Na trzy, już raz, to właśnie. Natalia postanowiła jednak wziąć udział w zajęciach z wychowania fizycznego. Nie chcę, by koleżanki myślały, że się nad sobą użala. Dziewczyna nie może skupić się na grze z powodu bólu brzucha. Po prostu mam okres. No widzę, że jesteś już taka blada. Słuchaj, jak cię boli, to możesz usiąść przecież. Nie, tu mamy mecz, panie profesorze. Powinnam poćwiczyć. Zresztą nie jest tak źle, zaraz mi przejdzie. Na pewno dasz radę, bo się martwię. Tak, dam radę. Dobra, okej. Okay. Robimy zmianę powrotną. Jessica, jeszcze na chwilkę na ławkę. Natalia wraca na rozegranie. Jesteś twardziej, Alko, proszę. No i gramy, drogie panie, gramy, bo zaraz będzie ciemno. I raz, i dwa, i trzy. Bolało mnie tak, że czasem nie widziałam piłki. Dlaczego te cholerne proszki nie działają? Myślałam, że oszaleję. Ale przynajmniej dziewczyny teraz nie będą mówić, że się nad sobą żalam. Po lekcji ból nasilił się tak bardzo, że Natalii zrobiło się niedobrze. Nie. Skoro tak żygasz, to może jesteś w ciąży. Jezus, Anka, jak ty czasami coś powiesz, to po prostu się słabo robi. Przecież powiedziała, że ma okres, tak? Poza tym z nikim nie spałam. No to może się czymś zatrułaś. Co dzisiaj jadłaś? Nic. Ale brałaś tabletki, tak? Może to przez to. Jak coś zjesz, poczujesz się lepiej. Nie mogę. Mówię ci. Kupimy ci coś zaraz. Chodźcie, dziewczyny. Masz, napisał. Co ty, bierzesz kolejne leki przeciwbólowe? Basia mówiła, że właśnie to ci zaszkodziło. Sorry, ale Basia nie ma pojęcia, o czym gada. To wam już wcześniej, zanim cokolwiek wiedziałam. No to może ty się zatrułaś. Co z bólu, Magda? No to chodź do klasy, ty sobie tak usiądziesz. To jest szok. Chodź do klasy. Ej, słuchaj, ale powiedziałaś do dziadkowi, że wszystko jest okej. Okay. Chcę zagrać w jutrzejszym meczu, a poza tym laski będą się nabijać, że się nad sobą uszalam. No i co, teraz będziesz udawać, że wszystko jest w porządku? Weźmy więcej proszku. W końcu muszą zadziałać, prawda? Magda bardzo martwi się o Natalię, ale nie ma pojęcia, jak jej pomóc. Ej, słuchaj, to może zadzwoń do mamy, niech cię odbierze ze szkoły. Nie, ona też uważa, że przesadzam.